widzowie, którzy oglądają, doskonale wiedzą, że w moim związku był jednak podział, prawda? Byłem przedstawiony jako osoba niepracująca, jako osoba leniwa, jako osoba nieudaczna, no ale tak nie było, po prostu tak nie było. Na pewno to dało mi bardzo dużo do myślenia i już nigdy nie zawierzę partnerowi. Zawsze będę stawiał siebie na pierwszym miejscu. Kiedy stawię związek, uczucia, jak widać, to nie do końca się sprawdza. Jednak trzeba stawiać na siebie. Dzisiaj to doskonale wiem. Cieszę się, że wszystko się układa tak, jak sobie zaplanowałem. No a myślę, że ta medialność jednak mi bardzo dużo pomaga, bo jest mnóstwo osób i wykształconych, i mądrych, a jednak nie mają takich możliwości. Ja żyję w Warszawie, mam więcej możliwości niż osoby spoza Warszawy, prawda? No niestety tak jest. Czy uważam, czy to jest dobre? Nie jest dobre, ale niestety dzisiaj świat tak wygląda. Ja myślę, że to mi dawało takie poczucie bezpieczeństwa, że ja troszeczkę osiadłem na laurach. Dzisiaj, gdzie muszę walczyć o siebie i o wszystko to, co mam, posiadam, to daje takiego niesamowitego kopa. Dzisiaj wierzę w to, że mogę w zasadzie osiągnąć wszystko bez faceta. I dla mnie jest to najważniejsze. To jest dla mnie budujące, to mnie nakręca i myślę, że to jest takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie, kontaktu nie mamy, w ogóle nie mamy żadnego kontaktu i myślę, że to jest bardzo dobre, bo w zasadzie no, o czym mielibyśmy rozmawiać?